No dobrze, bo podaję nie chcą... se. Numer 2. Siawadabada. No. Ale to musi może być jakieś... Może króla mam spróbować go zwalić, czy tamtych, idę tamtych lepiej. Ja bym spróbowała tamtych, no. Bo ich jest więcej. Jo. I coś czujesz, masz większe szanse na zrzucenie ich. O, jaki tron tu ma! No, fajnie, nie? Znaczy fajne, w sumie nie fajne, w sumie. No, taki. Gdzie jest moje zaklęcie? Polecą czy nie polecą? Pokazuje mi, że kurde, trójka? Tylko? A masz no. Niewidkę? Żeby sobie no. Potem zarzucić, bo jak ty stamtąd wyjdziesz? A znaczy się mam. Mam zwój na niewidkę chyba. Ale to będzie spektakularny fame. Ilu masz? Nie, chyba tylko trzech maksymalnie to łapię. No to nawet no. Nie będzie trzech, coś dostaną chyba obrażeń, czy nie. Chociaż pomyślmy, bo oni będą zaskoczeni, prawda? Trzech spadnie, czyli trójka zostanie. I dwójka na dole, czyli będziemy piątkę na dole mieli i piątkę na górze. W sumie, jakbyś potem... jakbyście potem od razu tam kolce rzucili na dół, na tą piątkę. To, to jeśli trójka ma być, to ja wolę chyba tego króla spróbować zrzucić. Ale ty tego króla nie zrzucisz. Bo on jest za ciężki. Nawet na czwartym poziomie? Tego zrzutu? On jest na szóstym chyba. Mi się wydaje, ale że... Ja no on jest na jego. Dziesiątym. Moim zdaniem nie dasz rady, powinieneś tamtych rzucić. Gdzie tak chodził, tu w końcu wdepnie. Nie, no bo chcę ustać jak najbliżej. No. Moim zdaniem będzie otwarte, nie? On ma 10 level. Mówiłam, już rzuciłeś jednego. Super. Jakiego hita on sprzedaje z tego? No to akurat dobra. Nie dziwota. No to... Nie dziwota. Zobacz, nie, to, nawet odparł ten... Odparł nawet tamten gościu z prawej ale, jeden, nie? Ale najlepsze było, jak na nie, za nim stałem, to miałem na czerwono, czyli że go nie zrzuci. Ale jak się przesunąłem, to się pojawiło, że na niebiesko. No to, no to miałeś... Czas, to no tak, ale to, bo to fizycznie, no. A potem masz jeszcze z jego odporności. Co, idziesz tę trójkę rzucać, czy nie idziesz? Bo jakbyś trójkę rzucił, to by było spoko i byś był dalej od niego i byś chyba wypił elekser. Chociaż kto wie, może on od razu ale pójdzie do ciebie. Ale on chyba nic, ja nie będę mógł chyba nic rzucić jak ten, więcej. Jak ja to rzucę. No zobaczmy. Ale dobra, spróbuję no. Tamtych zrzucić trzech. No jakbyś trójkę rzucił. Co to było? Co to było? Było spoko. Nie wiem. Coś tam znikło, przekreślone zostało. Coś ci się skończyło chyba. Czy ja będę mógł tutaj pajęczynę rzucić? Dwójka. Nice. Mhm. O, ten nie da mi chyba nic tu zrobić. Patrzcie. Kurde, co za gość. No to nie może tak być.
On one hituje tym granatnikiem. Hmm. Ale żebym miał chociaż mój ruch dokończyć, nie mogę, nie? Tylko ja jak użyję, to od razu on pierwszy. Nie są zaskoczeni chyba, nie? To o to chodzi. No właśnie dziwne, bo powinni być. No właśnie, to jest ciekawe. No właśnie, wtedy byli, tylko ty wtedy wbiegłeś na dół. Nie, ja nie rzuciłem wtedy pierwszy. Nie. Na trzy. No. Dobra, czyli musimy zostać... Poczekajcie, ja sobie rzucę expectuę. Albo mogę też od razu kolegę zawołać, no, bo potem nie wiadomo, jak to się skończy, jak chcecie. Poziom trzeci, przywołaj burzę, która zakłóca... Co ty będziesz rzucał, bonus? Ścianę ognia chyba chciałem rzucić. Tutaj, tak odtąd, dotąd. Albo mogę walnąć burzę lodu. Ja mam śnieżycę. Dobra, walę burzę lodu i uciekam jak coś. To poczekaj. Na trzy. Raz, dwa, albo nie. Raz, dwa, trzy. Dobra, został zaskoczony. Tak. No nie. Jesteś na przedzie, to tak. Zobacz, jakiego hita, nie? 22, 11, 40. No tak. Nie ma szans. Ale wcześniej cię nie skasował. No bo nie ja byłem z przodu wtedy. Możesz mnie tym rybakiem podnieść, nie? Survival is all that matters. Ready. Czekajcie. No. Czemu nie mogę? O. Gdzie on mi zniknął znowu? Tu go nigdzie nie ma, nie? No czemu ja jestem? Tam go też nie mam. Postrzelam w tych. I ogólnie tu jest wszędzie woda. Czemu nie można tego prądem, żeby oni, nie wiem, byli zestunowani? O! Oha. Kurde, lipa. A czemu mnie zauważyli? A to twój pająk takie dziwne dźwięki wydaje. Tak? Jakie? Znowu nie żyjesz? Aha. No bo ty się palisz pewnie, tak? Tak. A, bo nie doszło do mojej tury, bo nie mogłem się podleczyć nawet, tylko od razu mnie skasowało. Nums. To by trzeba cię rzucić wodą. Gdzie ty pobiegłeś? Czemu? Mhm, ale zrobiłam. I co? Co to dało w ogóle ta śnieżyca? Przywołaj burzę, która zakłóca koncentrację czarujących, gasi płomienie i tworzy lodową powierzchnię. Nie widzę tej lodowej powierzchni. Poczekaj, bo ty nie jesteś martwy, prawda? Ale się pali. Mhm. To zrobimy. Mhm.
No. Nice. Oho, super, super. O, jest lód, okej. Okay. Nie, nie ma lodu. A jednak stał tam. Odparł pajęczynę. Bonus znowu nie żyje. Zabije mi pająk. Co to tu czerwone tu się świeci? To jest ortonowa bomba. Ona wybuchnie. Co to z tym można zrobić? Albo on rzuca bombę, a potem w nią strzela. Ha. Będzie strzelał w następnej rundzie pewnie w tą bombę. Co to? Ej, dobre, można je przesuwać? Trochę tak. Złap istotę z... Nie. To możesz mną rzucić tam? Gdzie? Tam gdzieś? Rzuć moim truchłem. Nie mogę. Mogę cię podnieść. To chyba nic nie da. Zobacz ile tych bomb tu leży. Pełno, one mnie tu rozwalą. Ale tylko tamta jedna jedna była na czerwono. Ale będzie twoja kolej, on nie będzie teraz strzelał. Ale ja mam płonięcie, wejdzie mi jeden płonięcia i jest po mnie. To patrz. No to patrz, gość. Daj mi sekundę. Nie pomogło, nie. To nadal się palę. No i to niedobrze, bo straciłem ruch. No dobra. To i tak cię podniosę, tak o. Na wszelki wypadek. Długo to trwa. Mogłeś podką rzucić, to może akurat by weszło tam za 5. A czy ja mogę ja tutaj rzucić tą pajęczynę? Możesz. Tak? Nikt nie będzie chciał podbiegać? Nie. Ty teraz będziesz mógł uciec od tych bomb. Nie będę mógł, bo dostanę obrażenia od ognia i padnę. Tak? Tak. A ile ty dostajesz od tego ten? No dobra. Jeden, poczek. Prawdopodobnie. O, to mogę przeżyć teraz. Chyba, że to badziewie się tepnie do mnie. No. Hello. A jak rzucisz tymi bombami? Ale to jest jeden ruch na podniesienie tego i potem by był jeszcze rzut, nie? Ale jak tu podejdzie coś, to można strzelić w te bomby. Mhm. A przyjdzie ta druga, ta. A on jeszcze więcej pewnie tego rzuci. Teraz mają kolejek, hoho. No i bije mi pająka, łobos. A z tym dzwoneczkiem. No nieładnie z twojej strony, kolego. Jednak tak, dzwoneczek. Tak, zabijać. O kurwa, ten też ma bomby. Mhm.
O nie! Posępna jest na drodze. Okej. I teraz tak. Let's end this. A tego nie można użyć podczas walki. Mhm. Ma 4 HP. Go dobiję zaraz. Się rozpływa cały czas. Ja nie rozumiem, czemu on to gasi. W sumie niszczy. O, o. Skoczył tam. O nie. Patrzcie, bomby. Teraz widać, no, ale leży. Patrzcie, tu by można go było... Sam się wysadził, czy o co chodzi? Tak. Nie, tu zabił. Trochę tak. Trochę tak. A, trochę tak. A to poczekajcie chwilkę. A jak ja zrobię tak? Rozwal mu tę bombę, no, może. No, no. Nice. Trochę 17. Nie dostał. Twoje kuszy chyba lepiej wchodzi, co? Jak go stąd teraz bonus jakby rzucił, nie wiem, albo jakaś strzała właśnie obuchowa, co by go wywaliła. Nasz przyjaciel, co, kurde, on ma 236 hapsów. Nie da się uciec stąd. No nic. A pajączek? Jak ja bym cię... Odparł. O ty gadzie. Jest to, że oni mają 10 levele, a my mamy 8. Jakbyśmy mieli 9, to moglibyśmy tu przyjść trochę mocniejsi. Mamy przyjaciela i mam sporo HP, no. To jest do wygrania, no, tylko... Takie błędy się dzieją też. Zabiją mi pająka. No ten zabiją mi pająka, no nie, lepiej żeby do nas strzelali. O, i skaczą w obozy. Tu mogą zamiast go próbować w kokon zawinąć, to mogą tu pańczynę jeszcze rzucić. To jest pytanie, czy to jego ręka to się wlicza? Właśnie nie wlicza. Teraz połowy HP nie ma ten chłop, nie? Nice. Sporo dostali. 42. Gel, ty musisz się, no... 31. Dobra, ten co robi? Obiega. Byle, żeby ten nie wstał. Teraz tak, poczekajcie. Blom. Trochę jestem zastawiona, widzę. Tak. Zobaczymy, co ten zewłok odwali tutaj. Hmm.
Zasłaniam ją, Fryda. Wszyscy mi zasłaniają. Cóż ja mogę poradzić w takim przypadku? Bez sensu. Naprawdę? No naprawdę. Ciasno tu. Teraz nie wiem, czy tu trafi. Nie, staniecie wy. I 12%. No właśnie, ja i tak nic nie mogę. Za 11. Nic nie mogę z tamtej pozycji. Teraz tak, ty masz to fajne. O. Ten promień masz, nie? Z buławy. Tak, nie. A czemu on się obudził? A czemu to? Co on? On coś rozrzucił. Te czaszki. Teraz się śmieje. Mają odparcie na tą śnieżycę. O, mam 19 HP, trzeba go ubić, dziada. W ogóle... O, było boże. Leć na niego pająkiem, Unfry. Zobacz to, zanim kolejka dotrze do pająka. Chłop. Jeszcze jest po drodze ten zewłok. Czemu on się tak śmieje? Nie jest w najlepszej sytuacji. On się dusi. O, ty shit. Nie, 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 nie. Momencik. Momencik. Kasacja. Stelam w niego. Uszy mu weszło, patrz, chybienie, nie? Przez to, że ma pewnie przez tą złotną bestię. Ścieżkę zablokowaną. Jest. Tylko to wszystko wybuchnie za moment. Elf. A, no tak, no, że się udało, więc... Astarion się dowie. Tylko to wybuchnie. Aha, to znaczy, dobra, ja tu... Ktoś w to... Ja tu no. Sobie... ...ustawię. Ty, koleżanko, ten... Ja tu sobie... ...utratę zostawiam. Czyli to jego mieliśmy zabić, kurde, ten... ...dla Rafaela. No tak, no jego. Nie mogliśmy z nim pogadać na bank. No nie mogliśmy. No dostanie hita. O Jezu. Ale nie umrze. Ty będziesz rzucać. O kolego. Ile on ma tych rzutów? What the fuck?
co to było? Już wiesz, czemu się tak cieszył? I teraz tak, co ja mam zrobić? Ewakuuj się tą... tą posępne serce i zewłokami. I rządzą też. Rządzą, żeby się ewakuować, to musi mi czarto przejść. A jak bym teraz tu dużo lodu nie możesz tu odejść? Ej, czy ona zdetonuje te granaty? Co? Burza lodu? Podświetlają się, więc... No właśnie. Co, wybuchłe? Wybuchłe. Koleżanko, teraz... Aha, byś musiała przejść. Nie da rady, tak? Tak? Tamten jeden nieszczęśliwie, cały czas go dobije, on nie może stamtąd wyjść. Idzie. Nice. Dobra, ten tankuje. Patrz! Co się wydarzyło? Chyba powybuchały wszystkie. No. Chyba tura doszła ich, nie? Nice. No skupane. Aha. Czemu nie jest możliwe? No przecież on nie żyje, co ty bijesz? No jak, nie 40 HP ma. A no faktycznie, on skupany. A bo to jest ten, co miał 110. I to nie jest rozpętanie, że się ruszać może, to to odchodzi. Odpętał się. Gdzie? A gdzie, gdzie jest nasz... A tam skoczył. A. No cały czas ma spętanie, ty. No, to o co chodzi? Testy ataku przeciwko niej otrzymują ułatwienie, natomiast testy ataku i rzuty obronne w zręczność istoty otrzymują utrudnienie. Aha, dobra. A to on go złapał i go tak przyciągnął. Istota nie może się poruszać, ale teleportować już tak. A, widzisz. Tu mamy nadal problem spory. Aha, bo ich jest dwójka w ogóle jeszcze. Jest teraz no. Dopiero założę. Oj, będzie bolało.
Nie. Naprawdę. Za 9 to mało. No słabiutki. Ale wcześniej więcej zadał. Sorry, już jestem, już. Trzeba na chwilkę odejść. Już jestem. I teraz tak, proszę państwa, ja wykonuję ruch następujący. Super. Co? Jak chybiłeś raz, to po tamtych też chybiło? Ciekawe. Właśnie, musisz go normalnie bić. 21,3, ale ładnie wchodzi. Coś to mu daje? Nic nie dało. No nie, kupię sensu chyba, bo on i tak sobie skoczył. No ale stoi w tym, no to mógłby chyba zareagować odpowiednio. Ej, on ma macki jak ten. Jak upieszca umysłu. Nie? 21, zobacz, kwota weszła. A ten pająk jest wkurzający, on cały czas stypuje. Chmura szkieletów. A tak szał. Kapsy mu spadły i a tak szał. Ta złudna bestia też tak się przywiązała do swojego oprawcy, tak naprawdę. W ogóle są trzy teraz te złudne bestie, te. W ogóle mi się wydaje, że one w jakiś sposób gdzieś, nie wiem, nie było ich tyle. No była jedna i się dzieli cały czas. No, słyszałem, że to szczęście jest jedyną rzeczą, co jak się dzieli, to się mnoży, a tu widzę, że brudne bestie też. To było dobre, ta pałka to jest niezła, nie? No. O, tamten lód cały czas jeszcze jest, zobacz. O, 11 hapsów mu z... O, oni go zlają. Ciekawe co powiem. A w sumie ożywi se brata. No właśnie. Nice. Dobra. To ja tego ostrzelam. Ty tego chcesz ostrzelać, to ostrzeliwuj. Odparł. One more time. Chybienie. To super. Lubię. A, jeszcze ty. Chłopie. To nie jest taka łatwa sprawa, żebyś ty tam się
dostał. Uj, 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 uj. Zabraknie mi punktów. Coś im to zrobiło? Mam żyć. Mergon rupieciarz. Tak, nie mogłam nic zrobić. No. Let's finish this. Nie zobaczyłam, ile pójdzie. Super, super, świetnie. A jak stoi w środku, to jest Gites, nie? Nie czy wiem. Nie? Właśnie, że. A nie. Co, go nie trafił? Okej. Okay. On jakby przyjmował mniej obrażeń. Ale po co się odsunął? Jak ma ten szał? Jednak dostałam. O, minęły. Tylko zabiłeś? Czy on zniknął? Zniknął. I'm ready. Shouldn't wish to live in more interesting times. Co po nim było? Kusza ręczna ognia piekielnego. Narzędzia zawodowe. Utrata uzyskuje inspirację. O, strzały znalazłem. O, fajnie. Kiedy prawie umarłeś i idę sobie zrobić drzemkę. Ty, ale... Ufryda. No. Broń żołnierska lub kusze ręczne? To ty masz? Mam. Patrz, jaką kuszę masz. Pokaż. Lepsza niż ta, co masz? Ale ma ten strzał jakiś dodatkowy, gorsza. Czemu gorsza? Bo ta, co mi podesłałaś, ma obrażenia 8 do 16, a ta, którą ja mam, jest 7 do 19. Ale ta, co wysłałaś, ma plus 2
do zaklęta broń, moja ma plus jeden i ta, co twoja, ta, którą wysłałaś, ma jeszcze czar dodatkowy, więc ją sobie założę. I ona mi daje taki ten wystrzel ogniste promienie, każdy powoduje 2 do 12 obrażeń ognia. To czar jest taki, no. Nasyć bełty kuszy magiczną energią, twoje ataki bronią dystansową zadają dodatkowo 1-4 obrażeń od mocy. Kurde, no nie wiem, powiem ci teraz szczerze, która lepsza. Po prostu czar zyskujesz, jak masz tę kuszę. Ale plus 2 do tego, nie? Do zaklętej broni. No, trzeba sprawdzić. Ta broń zapewnia premium plus 2 do testów ataku i obrażeń. Tam traci, a zyskuje. No zobaczymy, no. Przekonamy się. No ciekawe. Ojojojoj, na pewno nie tak. Ale dostaliśmy w piernicz tutaj. Okrutnie trudno było. Było trudno, no. Z nich wszystkich toporki leciały, nie? Nie wiem, czy widzieliście. No, wysłałem je do Kalipso, będzie je sprzedawała później. A tutaj jakieś te są, nie? Król szczurów? Na tronie tak? Siedzi? Tak. On szli do pogadania? Tam? A, tu, no. A jo, ty teraz się pojawiłem, no. Nie widziałem wcześniej. Idę pogadać. Rozmawiam z tym, ze szczurem. Ja nie widzę, żebyś rozmawiał. No bo czekam, aż podejdziesz. A, okej. Two legs, too familiar. To czy nie do ciebie w ogóle zagaduje? Join an army, became an army. Leave! Co ty szczur? Unworthy. Unworthy to walk among friendly bones. No bo będę musiał was zabić i po co wam to? Brak miejsca. Czemu ty jesteś taki, a nie inny? O, ale dlaczego? Something strange about the rat. But what? Nie wiem, o co z nim chodzi. This is the path of heroes. Your feet. No bo was będę musiał wyprosić i po co? We are small but many. Leave. Away. Ej, tam jest jakiś umbralny klejnot. Na dole. Nie wiem, co z tym. Ej, zastraszam go. Biorę jedynkę. Możemy wejść teraz w tą pułapkę. No, dawaj. Try it. A lot more guts than you'd expect. A lot more. Bym musiał zaatakować. Coś z nimi jest nie tak. Pytanie co? Co im kurde dolega? W ogóle to F5, tak by the way. Co to za jajo? Świecące, co to jest? Jajo. Umbralny klejnot. I czemu jest złodziejstwo na nim? To te szczury chyba, może to przez to takie dziwne są. Co? I czemu to jest komórka czaru poziomu drugiego? Fetch
A klikaliście na talerze trupów? Nie. Co tam było? No jeszcze nie klikałem, pytałem się, bo nie wiem, czy kodcenka jest, czy nie. Kliknij, kliknij, nie ma kodcenki, jest tylko napis. Co ta kula robi? Sprawdzałeś? Ja nie, nie wiem. Nie wiem, ale wysyłam ci ją. I znowu mamy piekielne żelazo, czy ten coś będzie mógł tak, z tego zrobić? Tak, ja też mam, no. Ale ja miałam, przecież podeszłam do niego i... Może tylko raz na długi odpoczynek on to może. Ej, to wygląda właśnie jak miejsce na klejnot. Let's get going. A mogę tu przeskoczyć? Moving ahead. Co to? Okej. Okay. Powieszone zwłoki. A macabre arrangement of flesh. Only a truly depraved mind could dream of such a thing. No, no, po co mi torso odcięte? O! Mam podstępkę. Kliknąłem sobie na pająka. Polisz, nie? Śledztwo? Polisz, nie? The meat tastes of rot and sour milk. Your stomach lurches. But your loins tingle. Was that arousal? In amongst the rot is an unmistakable sweetness. Succubus spittle. The meat is charmed. Może szczury też są. Can't give up now. Ty, a może szar to w ogóle jest jakiś. Polisz raz jeszcze mogę. A czemu wciągnie powietrze głęboko przez nostrza? Żeby zaciągnąć zapałem, poczekaj. Zaciągam. Sulfur, decay, and a thin whiff of something unexpectedly fragrant. A nie chcesz polizać raz jeszcze? Zaraz. Fresh bite marks, an old puncture wound, and a faint pulse of something not entirely natural. O! No? Trójka. Złowcy chyba, poczekaj, złowcy więcej masz? My wiemy, że chcesz polizać raz jeszcze. Pointed and have sunk in deep. Zakrzywione, szpiczaste. Kotowate, no to te, nie? Wiedzę tajemną próbować? Przyjrzy się no miejscu. No masz plus 3, minus 1, no. I do wyrzucenia 16. No... Bonus może wyrzuci, nie wiem. No. Nie no, to nie będę kombinował. To jest nic zwykłego. Idę to zobaczyć, jak oni to liczą. Ale to tam nabrała w tą garść. Zobacz, ty, zobacz, co się dzieje. Liżesz czy jesz? No właśnie nie wiem, ale to...
Się najadłeś? A tu spopielony goblin jak wisi, ty. What's next? I must keep going. O nie. Ale się wpakowałam. Bierz się? Mm-mm. Z mięsa coś się sączy. Oh shit. Kondycja, rzut nieudany. Let's see what we have here. Ja pierdziu, jak tu jest głęboko. Tam jeszcze się schodzi w dół. Tak? I w dół. Stąd przyszliśmy. A macabre arrangement of flesh. Only a truly depraved mind could dream of such a thing. Nie, nie mogliśmy. Znowu ten medalion gada od tego mnicha. Co mówi? Co, idziemy tam na dół? Tam, gdzie ty poszłaś? No i właśnie, ja tu zeszłam. Tu są jeszcze jakieś drzwi. Oh shit, jakie to jest duże w ogóle. No bo ja tu zeskoczyłam, ja teraz stąd wyskoczyć nie mogę. To znaczy ja bym... Bo tutaj... Do tych drzwi to jest tylko w sumie taka jedyna droga. Chyba, że... Tędy? Otworzycie to z drugiej? Nie widać, co jest z drugiej. Gdybym miała wszystkie komórki czarów, to mi się przeniosła. Za pomocą... drzwi przez wymiary. A tak to lipa, utknęłam trochę. Still breathing, despite everything. O, nie doskoczę. Chambers of Penance. I tu też nie doskoczę, nigdzie nie doskoczę. Możesz wejść. Gdzie? Tu,
tu to byłam, no i gdzie stamtąd pójdziesz? No chcesz wrócić do nas, a co, nie możesz tutaj doskoczyć teraz, do posępnej? A tutaj? Nie, nie mogę tutaj i tu też nie mogę doskoczyć. I tu do góry normalnie wchodzi. Nie mogę. Ciekawa sytuacja. I nie jestem przeciążona, ani nic, nie wiem. Może sobie użyję mikstury. Masz ten, załóż ten naszyjnik i się tepnij. Wysłałem ci naszyjnik z krokiem przez mgłę. Zużyj. I sobie wymienisz. Moving in. Ja wolę tutaj. Lustro. To teraz, a to jest raz na długi odpoczynek? Na krótki odpoczynek. W ogóle to właśnie. Time to get going. To teraz ja ten naszyjnik wyślę. Szczur mnie zaatakował. Kto? Szczur. No co robię ze szczurem? Ty. Czułeś no rozmawiałem, szczurem. Zapytałem się jak zwykle. Oj, chyba nie chcę tu iść. Chciałem dojść w jakiś sposób do ciebie tutaj na niższe piętro. To on zagrował się? Nie, ten. Zrobiłem, włączyłem dialog z nim. Zrobiłem no. Odejść, a on na mnie skoczył, ale chyba. Tu była ta stamtąd. Kula potrzebna. I co? Dobra. Wszystko jasne. Bonus, wysyłam ci naszyjnik z powrotem. Okay. Paczce. Okej, i co? I tu? A może nie? Oh shit. Chyba tylko znajdźki są, nic tu więcej nie ma. Tu jakaś książeczka chyba leży. Tu jest jakaś skrzynia. Ja się boję tak tu sama chodzić. Skrzynię trzeba otworzyć. Ba no, ale ja tam dojścia nie ma. Było magic w tym mirror once. Consuming magic. But it shattered now. Magia pochłaniająca. Kiedyś się kryła. Nie ty! Nie ty. What am I to do? I love the sound of lock picking. Potki, olej z guby maka, mikstura odporności na obrażenia narkotyczne. Giganta. Onward in her name. The mirror is shattered and beyond any use. That's curious. A to nie jest. Malowidło, ścienny szar. Might find something useful. Jak tam postępowania postępują? Zaraz będę czytać. Sprawdzam tylko, czy nic tu nie ma więcej. Tu jest notatnik. Refleksje.
Czekajcie, jak to było? Refleksje na temat zwierciadła utraty. The mirrors here seem to not reflect light, but devour it. Pierwotny cel świętego zwierciadła przepadł w powroce, po mroce dziejów. Niektórzy spekulują, że powstało jako efekt podejmowanych przez Telamonta Tantula prób przeniknięcia do sfery cieni w czasach poprzedzających szaleństwo jego mistrza Karsusa. Inni twierdzą, że zwierciadło stało się przedmiotem kultu dopiero po upadku Netherilu. Gdy rozpaczeni mieszkańcy, którzy uszli z życiem z upadku latających miast, znaleźli ukojenie w objęciach pani Szar. Wiadomo na pewno, że wielu wyznawców pieśniarki nocy w obecności zwierciadła, choć jest strzaskane, odczuwa echo jej potęgi i majestatu. Powtarzają często, że odstępując od zwierciadła czują się, jakby coś stracili, stąd jego obecna nazwa. Nasi uczeni kontynuują badania nad zwierciadłem, lecz być może nigdy nie uda nam się zgłębić jego prawdziwej natury. Pozostaje mieć nadzieję, że mroczna dama w swej łaskowości odsłoni przed nami kolejne święte artefakty, które pozwolą nam poczuć pełnię potęgi jej objęć. Czyli tu jest... Okej. Okay. Tu jest to zwierciadło popękane. A tu jest... Ale jedno było całe przecież. To jest to zwierciadło. Ale o, i to działa. Znalazłam jakiś klucz. Ale do czego? Nie podniosłam ten kluczyk, mi go nie pokazuje? In darkness, truth. In shadows, justice. In the dark lady's name. Always. Ja nie wiem, jak stąd wyjść. No właśnie. The mirrors here seem to not reflect light, but devour it. A da się zgasić tę latarnię? I co, pokasiliśmy wszystkie światełka i co? Jajeczko. Gazing into the broken mirror serves no purpose. The reflection it offers is like a dizzying kaleidoscope. Co? Halo, halo. Jak tutaj stałaś i się zastanawiałaś, gdzie iść, nie? Jak stąd wyjść? To się wychodzi po tych schodach do góry, z tych skał. A tam były schody? Znaczy, no to nie są takie schody, tylko że tak się kamienie poukładały, że wychodzą schody. Bo ja tak zszedłem teraz tutaj na dół normalnie, bez skakania, bez niczego. Tu już wszystko znaleźliście? Tutaj? No wygląda na to, że tak. Okej, okay. A tą skrzynię też otwieraliście już? The mirrors here seem to not reflect light, but devour it. Ciekawe. To nie ma takiego dalekiego skoku, żeby do was ten... Trochę światła. Ja tu pokaciłam wszystko.
Jak byście tam na tamtą stronę przeskoczyli? Zwykłym... A nie, to właśnie naszyjnik był potrzebny. Ale nie idź tu, bo nie wiemy jak stąd wyjść teraz. No dobra. To sobie wtedy tu wrócę. No. Pająka nawet ze sobą wezmę. Chyba tepnąć jedynie możemy się do tej rękawicy szar. A bo tu można jeszcze zejść na dół, widzieliście? Tak jak Umfry poszedł, to tu na dół można zejść. A tam ja już byłem. I co, nie ma nic? Tam nic. No, tylko my teraz doskoczyć nie doskoczymy tutaj. Tu było trzeba się przenosić, no. Albo mieć wszystkie komórki. Jest. Co było zachybienie? Dostałeś? Ej, my tutaj nie byliśmy, patrzcie. Gdzie tam, poszedłeś? Tam gdzie questa mamy, nie? Tak, tu jest ten. Starożytny ołtarz i tu taki, ta kula jest, taka sama jak Kalipso podniosła z tego. To może tu musi tą kulę wrzucić. Masz tą kulę? To da się tam wsadź. No chyba taka sama tu to jest. Tu jest klejnot, no? Przycisk jakiś. Identyczna. So many must have toiled to make a visage so grand. It's beautiful. I te lustra. No one stopped me yet. Co, nie chcesz się podzielić kamikiem? Patrz. Oj, winda zadziałała. Oho. To wam przeczytam. O, dwa nowe wpisy w dzienniku. Poczekaj, poczekaj. Nothing. Nothing's wrong at all. Jak nie boi się chyba. O, posępne musi porcepcja. Z tym pogadać. No kata przecież. Something more I need to do. Or the trials will have been in vain. There is a holy weapon hidden away. The spear of night. I have to claim it. Then use it to make a sacrifice in Lady Shah's inner sanctum. If I succeed, I'll become a dark justicia. Ma buławę światła, to jeszcze chce włócznie nocy. Czy buławę dnia. Don't worry. This place has been empty for years. The sacrifice can't be a simple mortal. More likely it's a monster. And we're well versed in dealing with those, aren't we? We need to get that spear. There's a library in this place somewhere. That's where I need to look. Mhm. No dobra, to tutaj sobie zakończymy. Potem wejdziemy na... Weź jeszcze do tego. Na co? Piedestał kliknij jeszcze nią. Pod tymi kulami, co włożyłaś. Tylko... On the altar is an inscription. Brave the gauntlet of your Lady Shah. Surmount her trials and rise a dark justicia. The gauntlet of Shah. This place is legendary.
Even with half my memories locked away, I still remember the stories. The Dark Lady's finest warriors arose from this place. Now I'm here. There are recesses on the altar that look intended to house something. Another such receptacle already contains a gemstone. In order to join Lady Shah's elite, you had to pass her trials, then make a sacrifice in her innermost sanctum. One revealed only when you've proven yourself. Very few made it that far. I've dreamed of this place. This is my destiny. I must complete the trials. You know me better than most, but I need to find out if I'm worthy. If I prove myself to Lady Shah, she'll bless me with power. Power we can use to take on the Absolute and rid ourselves of these parasites once and for all. Let's explore. A ja mam coś innego, jakieś testy mi tu. No? Inscription's challenge remains the same. Historia, przeszukaj swoje wspomnienia, czy wiesz cokolwiek o mrocznych sędziach. No dawaj. Wow. Mi się wydaje, że tu nie dowiesz się niczego więcej. Ona wszystko powie. No. Mówiła elitarni bojownicy. Właśnie nie te. Religia. Shah worshippers value traits like stealth, martial prowess, and navigating their goddess's darkness. The trials may test such skills. It seems they would complete their initiation with the blood sacrifice of a Selunite. Selunite. Selunita to ten od tej Selune, tak? There are recesses on the altar that look intended to house. Ona myśli, że potworek będzie. Ciekawe. To zapisujemy tutaj. Kończymy. Tak, i tu kończymy. A biblioteka? Gdzie jest biblioteka jej zdaniem? Była komnata ze skarbami. Rękawice Shar. To oni tego pewnie chcą. Oni chcą rękawice Shar. Właśnie. Chyba jeszcze nie byliśmy w bibliotece. Czyli biblioteka dopiero przed nami. No to ciekawe. Wiesz, spora ta mapka tutaj. To prawda. Tam na lewo chyba najpierw musimy iść. Coś wam... O, tu są te drzwi. Pytanie, gdzie jest biblioteka? No zobaczymy, jak zjedziemy na dół, czy posępne serce coś powie ciekawego. No dobra, ale to by było na tyle w tym odcinku. Następny będzie pewnie jeszcze ciekawszy. Fajnie tutaj, fajna lokacja.